zapraszam Was dzisiaj serdecznie na filmik z zakupami do domu. Kolejny filmik tego typu u mnie na kanale, natomiast w tym filmiku zobaczycie więcej takich rzeczy, które są takie bardziej dekoracyjne, aniżeli praktyczne. No i w sumie myślę, że przez to troszkę ten filmik może być ciekawszy dla osób, które właśnie lubią takie rzeczy, takie ładne, bo u mnie w filmiku może pojawiać się dużo słów typu ładne, śliczne, piękne, słodkie, ponieważ te rzeczy naprawdę takie są, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, moje zdanie. Powiem Wam szczerze, że ostatnio zauważyłam, że będąc na zakupach bardzo często zdarza mi się po prostu zbaczać między alejkami gdzieś tam i trafiać do sklepów z rzeczami do domu, aniżeli na przykład ciuchami czy kosmetykami. Chociaż tak czy inaczej tych zakupów, tych takich innych właśnie też jest sporo, ale jednak te zakupy do domu zdominowały całkowicie inne. Także ich jest naprawdę bardzo dużo i przez to zbierało mi się dużo produktów, które mam Wam do pokazania. I zacznę może od takiej śmiesznej, dla niektórych pewnie śmiesznej firaneczki. To jest firaneczka, która się nazywa Zazdrostka chyba, Zazdrostka. Ona wygląda w ten sposób, że jak ją założymy na pas, to możemy się bawić w Indiańców i po prostu tańczyć sobie. Oczywiście śmieję się. Natomiast ona po prostu przysłania tą taką dolną część okna i ja ją docelowo chcę właśnie zawiesić w oknie w kuchni. Mam dwa takie elementy, bo mam dwuczłonowe okno, więc tutaj kupiłam to na Allegro, chyba za metr zapłaciłam, nie pamiętam, 12-13 zł. Ona jest tutaj obszyta, żeby się nie popruła i będzie na takim patyczku jakby wysuwanym, to można kupić w jakichś tam pasmanteriach czy sklepach takich właśnie z firankami. Takie patyczki rozsuwane, ona będzie tak lekko się tutaj marszczyć i na oknie będzie wisiała, także mam nadzieję, że będzie to wyglądało pięknie. Mi się bardzo wzór spodobał, taki bardzo delikatny, przyjemny, więc coś takiego sobie zakupiłam. Kupiliśmy sobie również taki koszyczek w Lisku, który no nie był zbyt tani, ponieważ kosztował około 30 czy 40 zł, a no jest po prostu zwykłym koszyczkiem usztywnionym, ale potrzebny był nam na chlebek i tak w sumie docelowo go stosujemy, natomiast tutaj szaleństwa jakiegoś bym powiedziała nie ma. Oraz kupiłam sobie dwie poduszki, słuchajcie, fantastyczne poduszki, które znalazłam w Empiku. Przypadkowo dowiedziałam się, że w Empiku też są bardzo fajne, takie właśnie dekoracyjne rzeczy do domu. I właśnie znalazłam tam taką podusię, która kosztowała niecałe 20 zł, przeceniona była o 50%. I ta poduszka, te poduszki, bo dwie kupiłam, będą tutaj u mnie w sypialni, w której w tej chwili mam tylko materac i nic więcej przez długi, długi czas nie będzie. Ale już mam taki zamysł, koncepcję, że sypialnia będzie taka właśnie czarno-biała z przewagą bieli, więc staram się już teraz, widząc jakieś fajne takie dodatki, fajne rzeczy właśnie takie biało-czarne, które takie nowoczesny w miarę styl, to staram się to kompletować i no i właśnie te poduszki są z zamysłem o sypialni. Jeśli chodzi o dalsze moje zakupy, to będzie to jeden sklep, o którym przez długi, długi czas zapomniałam, ale wiedziałam, że to jest fajny sklep i mówię o sklepie Pepco. Sklep Pepco, o którym tak jak mówię zapomniałam, a jest świetny. Jak ja tam weszłam, to po prostu wiedziałam, że zrobiłam wielki błąd, że długo w nim nie byłam, ponieważ ja długo, długo szukałam fajnych poduszek na przykład do salonu i wymyśliłam sobie, że chcę takie zielone poduszki. Natomiast nie mogłam znaleźć nic ładnego, a jak już coś znajdowałam, to powiem Wam, że kosztowało to krocie. No ale nie oszukujmy się, ja po prostu nie mam zamiaru płacić nie wiadomo jakich dużych tam pieniędzy, żeby po prostu mieć ładne poduszki, bo można też kupić po prostu coś tańszego i też się z tego cieszyć i to też może być ładne, więc wystarczy po prostu poszukać, ale nie zawsze niestety można znaleźć właśnie to, co byśmy chcieli, więc sklep Pepco mnie tutaj świetnie w tym wszystkim odciążył i zaproponował takie dwie propozycje. To jest poduszka właśnie z Pepco w kolorze zielonym, tak jak sobie to wymyśliłam. Ona ma z tyłu tutaj taki cały zielony kolor, natomiast tutaj ma takie fajne, nowoczesne wzory. I kupiłam sobie cztery takie poduszki, dwie takie zielone i dwie takie właśnie brązowe w takim samym wzorze i z tyłu tutaj z brązem. Bardzo mi się one spodobały, kosztowały one 20 zł, też tam bez grosza i nadal one są. Były jeszcze takim tam innym wzorze, nie pamiętam czy to były kwiatki, czy to były jakieś takie jakieś tam coś innego, czy koniczynki, coś tego typu. Ale ja stwierdziłam, że jednak ten wzór będzie tutaj idealnie mi się komponował i one we dwie, że tak powiem, na szarej sofie wyglądają po prostu świetnie. Bardzo mi się to podoba, jestem z nich bardzo zadowolona. Oczywiście, będąc tym Pepco, no nie skończyło się tylko na poduszkach, wyszłam z tak wielką torbą, że szok,
Kupiłam takie podkładki filcowe, bardzo mi się podobają takie podkładki, ja też ich szukałam, w ogóle filcowe rzeczy lubię, nie wiem dlaczego, ale podoba mi się to. Może ten wzór niekoniecznie jest jakiś tam super idealny, ale po prostu nie było zbyt dużego wyboru, a ja chciałam coś właśnie w beżu. One kosztowały 3,99, tutaj jest 4 sztuki. I to jest oczywiście pod kubeczek, możemy sobie tam podłożyć. No może super to trwałe nie jest, bardziej beżowe, za chwilę będzie pewnie brudne do wrzucenia, ale za 4 zł to też nie jest duża cena. I znalazłam taką właśnie filcową też podkładkę w Pepco, no, która jest wręcz bardzo, bardzo ładna, piękna i też może nie jest jakaś super, może trwała, ale po prostu mi się to podobało, spodobało i ta właśnie podkładka kosztowała chyba 5 zł albo 4,99, więc co to są za pieniądze, maleńkie. Jeśli chodzi o Pepco, kupiłam również takie dwa elementy, że tak powiem, pasujące do siebie idealnie, które będą u mnie w kuchni spełniały funkcję dozownika na mydło i takiego przybornika, można powiedzieć, na gąbkę i szmatkę. Tutaj gąbkę na przykład włożyłam, ponieważ strasznie mi się nie podoba, kiedy płyn do naczyń jest po prostu na wierzchu, kiedy szmatki wszystkie się walają i tak dalej. Ja wiem, że to są takie pierdoły, mówiąc brzydko, natomiast po prostu mi się to nie podoba i szukałam właśnie jakiegoś tam czegoś, co by mogło mi to ten taką zwykłą butlę zastąpić, tak żebym mogła to przelać. On ma taki fajny print, zobaczcie, takich fajnych kwiatuszków, bardzo ładnie to wygląda. Ten dozownik kosztował 14,99, natomiast ten przybornik to jest tak w sumie, wiecie, tak naprawdę docelowo do łazienek, a i tutaj oczywiście do szczotki i tak dalej, do szczoteczki i pasty i tak dalej, natomiast no co za problem użyć to do jakichś tam innych celów czy do innego pomieszczenia, ja uważam, że żaden. Ten przybornik kosztował 7,99 i bardzo ładnie mi się to podoba, bardzo ładnie to wygląda, mam nadzieję tylko, że będzie ten tutaj to coś stalowe, powiedzmy, że będzie dobrze się spisywało, że nie będzie się zacinało i że będzie fajnie wypływało przez to płyn do naczyń. Także to właśnie do tych celów. Dalej podążając, jeśli chodzi o Pepco, kupiłam takie dziwne coś, nie wiem jak to nazwać, może tutaj mi pomogą, to jest po prostu, to są wieszaczki, o, wieszaczki, ząbki w cenie złote 99, które fajnie może nie wyglądają, ale sprawdzają się, kiedy na przykład nie mamy takich docelowo już zrobionych wieszaczków właśnie w ręcznikach, czyli po prostu tutaj tą żabką sobie przypinamy do ręcznika i zawieszamy sobie na jakiś tam wieszak. Także ja już to wielokrotnie sprawdzałam i to się bardzo dobrze spisuje i jest bardzo fajne, niedrogie, także coś takiego sobie zakupiłam i powiem, pokażę Wam jeszcze, co sobie kupiłam w Pepco. No to jest po prostu coś, co właśnie użyję tego słowa, jest tak słodkie, tak piękne, że nie mogłam przejść koło tego obojętnie. Kupiłam to właśnie do sypialni. Najpierw kupiłam jedną sztukę, zobaczcie, to jest coś takiego, taka sówka. W ogóle po prostu jest tak piękna, taka śpiąca, w ogóle to będzie właśnie u mnie w sypialni. Tak mi się to spodobało z tymi klamerkami, że mówię, no nie wiem jaki jeszcze będę miała styl tej sypialni, ale to musi być elementem tej sypialni na 100%. Kosztowało 14,99 i tutaj można też umieścić, nie wiem, powiedzmy jakieś imiona, czy tam nie wiem co, już tutaj nie mam na to pomysłu, ale na pewno będzie coś takiego u mnie właśnie w sypialni, bo bardzo mi się to spodobało do tego stopnia, że będąc przy następnej wizycie właśnie w Pepco, kupiłam kolejną sztukę i to w sumie chyba była ostatnia, bo tamta, którą jeszcze tam widziałam, była lekko tam zepsuta, nie wiem, chyba sznureczek się oderwał czy coś takiego. Także mam takie dwie sówki. Jeszcze była wersja z serduszkiem, czyli nie sówka, serduszko, też klamerki i tak dalej. Także mówię, 14,99 uważam, że to nie jest duże, nie są duże pieniądze, a naprawdę jest przepiękna ta sówka, po prostu boska. Ostatnio będąc w Pepco dalej kupiłam sobie taką ramkę na zdjęcia, również w kolorze białym. I ta ramka ma takie tutaj już, wiecie, takie ala ornamenty. Nie wiem do końca, czy mi to będzie ten styl pasował właśnie do sypialni, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy, że będzie to fajnie wyglądało. Tutaj wstawię się jakieś tam zdjęcia, myślę, że też może to ciekawie wyglądać, więc też coś, na coś takiego zdecydowałam się i to już kosztowało, zaraz Wam powiem, też 14,99, także w sumie naprawdę śmieszne pieniądze, więc Pepco jest po prostu the best, uwielbiam. Dalej kupiłam sobie takie podkładki właśnie na stół w kuchni do jedzenia, które są chyba, teraz Wam powiem, z czego one są. One są nie wiem, ale podejrzewam, że z jakiegoś tam lnu, takiego usztywnianego. Myślę, że tak, dlatego że tak to mi wygląda. I jedna sztuka kosztowała 3,99, czyli wcale nie tak w sumie aż tanio, można powiedzieć, porównując te wszystkie inne oczywiście zakupy.
Nie jest to może jakiś tam super tani produkt, natomiast ja uważam, że jest całkiem ładny, całkiem taki przyjemny. Ja kupiłam 5 sztuk, bo tyle będzie mi potrzebne. Jak będziemy jeść obiad czy też co innego, to na pewno nam się nie uświni cały stół, więc super. Natomiast dalej, co kupiłam właśnie w Pepco, z czego też jestem mega zadowolona, to są dwa takie wieszaczki w kolorze właśnie białym, w kolorze takim drewnianym, ale takim starym drewnie, takim no fajnym drewnie, właśnie takim, o, powiedzmy jak mam drzwi, ja lubię taki kolor w ogóle, tak mi się to podoba. I tutaj jest napisane Home Sweet Home, przepięknie to wygląda, ja szukałam czegoś takiego właśnie na to, żeby móc sobie zawiesić klucze takie do domu, wejściowe i tak dalej. Nie mamy takiego jeszcze czegoś, w związku z tym jak to zobaczyłam, a była to ostatnia sztuka i to przedostatnia, to mówię, muszę to kupić, bo mi się to strasznie podoba i to też kosztowało, znaczy też 4,99, więc no ocencie sami, czy dużo, czy mało. I można to w takiej kombinacji właśnie zawiesić albo obok siebie, albo tak sobie pomyślałam, też można jedno pod drugim, też fajnie wygląda. Naprawdę jest takie po prostu słodziarskie, bardzo mi się to spodobało i też to kupiłam, także jeszcze nie do końca, no mniej więcej mam jakąś koncepcję, gdzie to ma wisieć, ale no jeszcze zostawiłam też na potrzeby filmiku chociażby. No i ostatnie rzeczy, które zakupiłam właśnie w Pepco, które są już praktyczne, ostrzegam, jeśli nie lubicie takich rzeczy, to są takie kosze na śmieci. I co w nich jest takiego fajnego? Te kosze na śmieci, wiadomo, tutaj się otwierają w ten sposób, więc to jest taka fajna, wygodna forma, ale my segregujemy śmieci i właśnie gdzieś tam pod tym zlewem, jak to z reguły są śmieci, po prostu zawsze były te worki, wielkie worki, w których było szkło, było plastik i tak dalej, i tak dalej. Ja stwierdziłam, że nie, koniec, trzeba mieć jakieś takie śmietniki, które po prostu mniejsze ilości będą gromadziły i będą się same właśnie zamykały, otwierały i będą takie, taką wygodniejszą formą, żeby można było wrzucić te śmieci, więc zakupiłam dwa takie kosze na śmieci. Jeden jest właśnie w kolorze zielonym, czyli to jest na szkło i tutaj jest zresztą napisane, że szkło, ale nie musi oczywiście być napisane, bo to można samemu sobie ustalić, jakie są reguły w domu, że tak powiem. I ten drugi właśnie ma tutaj brak napisów, czyli może być używany do wszystkiego. I my go używamy właśnie na plastik. Także tutaj akurat nie wzięłam tej drugiej części, ale wzięłam sobie tą taką dolną, tutaj jest szara, a tą dolną sobie wzięłam brązową. Także no, taki wiecie, gadżet, to nie jest nic takiego, co by było nie wiadomo czym i tak naprawdę wiecie co, to nawet powiem Wam, że kosztowało około chyba 20 zł. Teraz Wam powiem. Mata, reklamówka. Teraz Wam powiem, ile to kosztowało. Pojemnik 14,99 za sztukę, także też no bez przesady, nie było to dużo, a jest fajne, sprawdza się, jest praktyczne, także to by było na tyle. Nie patrzyłam sobie w podgląd, bo stwierdziłam, że to brzydko wygląda, ale mam nadzieję, że wszystko dokładnie widzieliście, że gdzieś tam pół głowy też nie było widać i tak dalej. Mam nadzieję, że podobają się Wam moje zakupy i tak jak mówię, tych zakupów będzie więcej, czekajcie na ciąg dalszy. I dziękuję Wam serdecznie oczywiście za oglądanie, dziękuję za to, że no, mnie subskrybujecie, bo widzę, że w ostatnim czasie tych subskrypcji bardzo przybyło, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na moje kolejne filmiki. Pa, pa!